Teraz Krzyś będzie robił chleb. A w ogóle nasz syn najbardziej na świecie kocha awokado. Słuchajcie, je na potęgę awokado. Dzisiaj zjadł pół awokado. I normalnie na obiad to mu tylko to wchodzi, nie? Chcesz awokado? No, dokładnie. Awokado jest am. Ale przy Mikołaju ja też strasznie polubiłam awokado. Normalnie mega mi smakuje. Do tego smaku jak z oliwkami. Trzeba się przyzwyczaić, kochani. Nie lubię tego. Też miałam się długo przekonać, a teraz ten smak jest przepyszny. Dla mnie to jest takie masło. Masło. Jaka z masło? Jak się może awokado z masłem kojarzyć? A z czym? Z czym wam się kojarzy smak awokado? O, może wy mnie naprowadzicie. Ale lubię tego mojego wysokiego męża. Kochanie, wiadolenie, czas start. Zresztą mi tylko mi nie wybił do tego awokado. Mam jedną taką bluzkę. O której wasze dzieci chodzą spać? Chodzi mi o dzieci okołoroczne. Bo to mniejsze to późno. Bo my byśmy tak chcieli w końcu zrobić jakiś taki wieczór dla dorosłych. Taki zapoznawczy. Tak. Bo się dawno nie rozmawialiśmy. Dawno nie zapoznawaliśmy się. Tak. Nie wyciągaj, połykaj. Chcielibyśmy sobie taki wieczór zrobić, ale ten młody nie pójdzie tak wcześnie spać. On pójdzie spać kurde w 8:30, zanim my się okąpiemy. No, zanim wszystko, posprzątamy wszystko. To się robi kurde 10:00. Tak. Później, zanim my zaczniemy się zapoznawać, to... Już jest 11:30. No nic. Dlaczego nasze zapoznawanie jest takie długie? Lubię długie zapoznawanie. Poznawać się trzeba dobrze. Dokładnie. Dokładnie. Dogłębnie. Dogłębnie. Od podstaw wręcz. Nigdy powierzchownie. Nigdy. Co to takie po pocieranie się? Znaczy... Ty froterze ty! Nie wiedziałeś, że ty jesteś froter, bo zawsze! Ja jestem froter? Aha. Pok. Ej, synu! Syn przytaknął. Stupo! Zaraz. Zjadł stupę. Takie se drożdże kupiłem. Takie wielkie drożdże, to są zajebiste drożdże. Cały czas je używam, już długo używam. Cały czas są świeżutkie. Następnym razem, jak będę miał, kupię sobie taką wielką paczkę drożdży, to sobie podzielę na mniejsze opakowania, żeby cały czas nie otwierać całych. Albo do słoiczka takiego fajnego, by może do kilku słoiczków. Idziemy spać? Zrób to jeszcze raz. Dziękuję. Chcesz się przytulić, czy że idzie spać? Idzie spać. I spać. Jak robisz spać? Idź go pospać. Niech już zaśnie. Aha. Może jakby tak zasnął do tej 8:00. Jeszcze nie ma 8:00, nie? Tak zasnął do 8:00. Rany boskiej, mamy czasu. Teraz zrobię chleb, który inaczej niż dawaliśmy wam w przepisie. Ten przepis też niejednokrotnie powtarzamy, ale teraz mamy trochę inny. Wychodzi taki bardziej sklepowy, w kształcie sklepowego. Zresztą wam pokażę, jak się uda jeszcze dzisiaj to dograć, to wam to dogramy, jak go skończę. Ale jakby przepis jest ten sam, sposób pieczenia jest całkowicie inny. Bo delikatna para, coś tam i wychodzi też super. Tylko ostatnio chyba teraz tym razem spróbujemy zmoczyć skórkę wodą, a nie zbełtanym jajkiem. Z tego względu, że chleb poprzednio nam się aż tak trochę przypalił. Znaczy on nie był przypalony, ale był bardzo, bardzo ciemny. A teraz chcę uzyskać taki jaśniejszy. I nie wyrabiam tego przepisu ręcznie, tylko wyrabiam wszystko w mikserze. Znaczy w mikserze, tym takim hakiem specjalnym. Wszystko jest wyrabiane inaczej niż poprzednio. Też jest bardzo dobry. Ale pierwszy raz dzisiaj, pierwszy raz, ja wiem, że może to dziwne dla niektórych z was, ale pierwszy raz od jak Mikołaj mamy rok, jechałem z nim sam samochodem. No, pierwszy raz. I sam z nim pojechałem do sklepu bez Marty. No. Pierwszy raz to się wydarzyło. Dzisiaj. Jak to się skończyło? Mikołaj siedział w tym bagażniku. W bagażniku siedział. Bo nie chciał go Krzyś denerwować, a chciał schować, złożyć wózek, więc wsadził go do bagażnika, bo gdyby wsadził go do fotelika, to byłby lament okropny. Mhm. I wszyscy ludzie przyjeżdżali, bo akurat parkował koło McDonalda. Wszyscy przejeżdżali i się patrzyli, o co chodzi, że tata wsadził dziecko do bagażnika. Takie małe. Takie małe.
A Mikołaj był przeszczęśliwy. Tak, on tam, czy mu się tam podobało. Jak każde dziecko, wiesz, jak jest taka inna sytuacja. Chlebek się już nam upiekł. Wygląda tak. Wszedł bardzo duży, fajny, patrzcie na moją rękę. A chleb. Uuu. Właśnie będziemy kroić pięteczkę, żeby sobie spróbować z masełkiem. A jutro będą super kanapeczki. Dzień dobry. Z rana wita się z wami człowiek bez brwi. Zrobię sobie kawę, drugą, bo już jedną wychlałam, a mamy godzinę 15 po 8. I słuchajcie, hit dnia dzisiejszego. Wczoraj nie wiedzieliśmy, czy... no już hit, a dopiero 15 po 8. Cóż się dzisiaj będzie działo? Nie wiedzieliśmy, czy kłaść młodego, czy nie, no bo przespał nam się w samochodzie, potem się rozbudził i tak dalej. I teraz daliśmy go spać normalnie. Była gdzieś godzina 8. Teraz mamy godzinę 8 i on dalej śpi. Czemu tak nie może być w sobotę? Natomiast... Nieważne, nie będę narzekała, cudownie, że tak jest we wtorek. Zaspaliśmy, bo myśmy też zasnęli z Krzychem i obudziliśmy się chwilę temu. Robię sobie drugą kawę i delektuję się ciszą. Macie tak, że się delektuje się ciszą? No, teraz już jest czas, że dzieciaki poszły totalnie do tych przedszkoli, żłobków. Jak sobie z tym radzicie, dajcie znać. Bo to właśnie dostawałam od was na Instagramie dużo wiadomości, że jest generalnie ciężko, no bo nagle się zrobiło mega cicho w domu. Także dajcie w komentarzu znać, jak sobie radzicie i czy już przegryźliście temat, no bo vlog jest dodawany końcówką września, więc wydaje mi się, że to już jest taki czas, że jest, powinien być chill teoretycznie, chociaż jak ja sobie pomyślę o moim młodym, że miałabym go dać do żłobka czy przedszkola, to ciężki temat. A jeżeli jest już film odnośnie dofinansowania do żłobków, jeżeli ktoś oddaje dziecko do 3 lat, to tutaj dodaję wam linka i będziecie mieć. Jeżeli można, to trzeba korzystać. Tak uważam. Ja mówię, że... No my nie oddajemy, może jak będzie w przyszłym roku, bo myśmy powiedzieli, że na razie jeszcze jest, nie wiem, czy dla, bardziej dla nas, czy dla Mikołaja za wcześnie, nie? Jak zacznie mówić wcześniej, nie. Nie odda Mikołaja, który nie będzie mi mógł powiedzieć, że coś jest nie tak. Nie ma szans. Nie ma szans. Najmniej. Dobrze, kawa jest. Ekspres nam, w ogóle chwaliłam się, że ekspres nam dotarł? Szybko. Szybko. Półtora tygodnia, tak? Tak. Już śmiga, nic się nie leje pod spodem, wszystko gra i jest fantastycznie. Jest fantastycznie. Przycisk dalej działa jak działa. Tak, te poprzednie jakieś takie jego mankamenty to dalej są mankamentami, ale najwyżej oddamy go drugi raz i... No ja tego nie widzę. Myśmy na tym oddaniu tyle pieniędzy stracili. Straciliśmy, bo... Cały czas jak coś to kawa z McDonalda. A jak nie z McDonalda, to kawa z tego dupiatego ekspresu. Dziadostwa, który tam, kiedy tam oto. Jeszcze będąc w sklepie, rozwaliłem inny ekspres i musieliśmy się martwić. Ale nie płaciliśmy. Ale nie płaciliśmy. Także bardzo dziękujemy tam pracownikom, że właściwie nikt nas nie zwołał od niezdar i ciulów wszelakich. Tak, byli bardzo mili. Dziękuję bardzo wam. Bardzo mili. Byliście tak. Super. Świetnie się z wami współpracowało. Kupiliśmy taki ekspres. Nie, zastanawialiśmy się, żeby dodać wam taką recenzję, bo jeżeli chodzi generalnie o ekspres przelewowy, no to jest całkiem fajnym ekspresem, tylko wiecie, z ekspresu przelewowego kawa nigdy nie będzie jak z ekspresu ciśnieniowego, bo jednak ta kawa jest robiona w ciśnieniówce w inny sposób, no i przelewowy nigdy temu nie dorówna. Znaczy ten jest na pewno spoko, że nie musisz mieć dodatkowego młynka. Tak. Masz świeżo zmieloną kawę, nie musisz kupować kawy mielonej i mieć ją dawno temu zmieloną. To jest super. Natomiast myśmy się odzwyczaili po prostu od smaku. Znaczy nas ten smak jest lepszy. Co robisz, kochanie? Co to jest? A folia, dobra, co będziemy robić? Będziemy zakładać folię na okna w sypialni. To jest jedyne okno, które nie zakładamy folii, dlatego że są, załóżmy, sąsiedzi i widać wieczorami do środka przez górne okno, tylko dlatego, żeby rozbić światło do nagrań. Ale czekaj, kochanie, bo nie wiadomo, chodzi o okna dachowe. No. Ale oni nie wiedzą, o co chodzi w ogóle. Nie wiecie. Więc wytłumaczmy całą sytuację. Dobra, o co chodzi? Jestem Martusia. Nie mam wiedzy. Nie dorównasz mi, kochani, nigdy. Nie licz na to. Jestem mistrzem robienia hałasu, więc przykro mi. Ale zawsze możesz próbować. Co możesz opowiedzieć od początku?
jak nas obserwujecie na Instagramie regularnie i tutaj, to doskonale wiecie, że mamy folię na oknach dachowych i to jest taka folia mleczna. Dlaczego dajemy taką folię mleczną i po co ona właściwie jest? No ma kilka zastosowań. Raz, że nie widać do nas, jeżeli macie na przykład sąsiada z góry i on widzi do waszego domu, no nie, to zabezpiecza, że jesteście no, niewidoczni, a światło w pokoju nadal jest. Druga rzecz, odbija trochę światło słoneczne, przez co nie, wiecie, na poddaszu nie jest tak gorąco, no nie? No i pięknie w naszym przypadku rozbija światło w pokoju, robi taką blendę, jeżeli ktoś tam liznął fotografii, to wie, co to jest blenda. Po co to odklejasz? Po prostu, żeby być złośliwym? Nie, po prostu pokazuję ci, jak to jest, jak ktoś tak bardzo hałasuje, a ktoś próbuje pracować. A po nagraniu powie mi, że tylko ja jestem w tym związku złośliwa. Kojarzysz te takie dupne te, no nie, rury, oni tak trzymają na tych ramionach poprzednika no i... ten ma przesrane. On jest głuchy na jedno ucho, ty. Pokaż. No. Jak to głośno zbadać? No, mówię, no głupi trzeba być, żeby rury trzymać na tym. Głupi. On powinien mieć dodatek za szkodliwość pracy. On, on jest głuchy na w drugi dzień pracy. Chciał powiedzieć na starość, ale nie na starość. To tylko starzyści są. To są tylko starzyści. Starzyści jeden dzień przyjdzie głuchy i następny. Mamo, mamo, dostałem pracę, będę starzystą, będę robił wszystko. Wiesz jakie? Poszerzę sobie horyzonty? Po czym? Nie. Ja chcę dzisiaj zamówić obrazy, słuchajcie, znaczy obrazy, plakaty tutaj do salonu, bo chcę wymienić i widziałam, że do dzisiaj jest promocja, więc chciałam sobie wymienić na takie bardziej jesienne, bo ale realizuję... Ale nie nasze zdjęcia? Nie, zdjęcia mówię... są bardzo jesienne, kochanie. Kochani, nie nasze zdjęcia, ja mówię o plakatach. Te dwa tam? Tak. A, dobrze. Te i tutaj. Bo tutaj też chcę to wymienić i w ogóle, słuchajcie, wymyśliliśmy sobie jedną rzecz. Ale wiem, że my dużo na to, gadamy co teraz. Zamawiałaś. Co? Ale to jest wszystko zimowe i to jest takie z dupy zamówione. Wiem, co tam mam. Tutaj... Zimę zamienimy? Na tamte? Tak, jak ci się będą podobać. Tutaj chcemy postawić taką ściankę, słuchajcie, bo potrzebujemy w salonie jakiejś takiej szafki. No nie? Coś takiego. I stwierdziliśmy, że tutaj będzie fajnie, jeżeli... Bo tak rzadko, o, zresztą widać, dlaczego rzadko wykorzystujemy, bo tutaj zawsze coś stoi. Więc stwierdziliśmy, że sobie już pierdykniemy taką półkę, szafkę. Sprawdzaliśmy kartonem, czy nam to okroi światło. Nie, jest całkiem nieźle, więc będziemy w najbliższym czasie się do tego jakby próbować zabrać. A w międzyczasie jeszcze chcemy zrobić schody. Przyjdę do schodów. Bo słuchajcie. Z czego są zrobione nasze schody? Nasze schody aktualnie są zrobione z wykładziny. Przepraszam, trochę brudne. Ile my mamy, kochanie, schody z wykładziny? To było zaraz na początku robione, bo myśmy na początku, jak wychodziliśmy z łazienki, to szliśmy na bosaka po betonie, no nie? Tak. Więc myśmy to dosyć szybko zrobili. O, jest przecież film. Jest film z tego, ale film jest z tego, jak to robimy, który był dodawany rok później. Bo myśmy sprawdzali, jak się nam to sprawdzi. No tak, prawda. I on był dodawany rok później, niż ją założyliśmy. Mhm. Co nam przyświecało, żeby zrobić wykładzinę? Bo wiem, że bardzo dużo dostaje pytań, co to jest za wykładzina, gdzie można ją kupić, jak się to zrobi. Bo myśmy wybrali super wykładzinę pod takie coś. Bo ja widziałem, że często wykładziny się łamią. Że jak zagniecie na takim prostym schodzie, tak, to one wam się złamią i będzie widać jakby spód tej wykładziny. To na czym ona jest jakby ta zmontowana. Ta fizelina, tak, czy jak tak. To się tam nazywa, nie? A my kupiliśmy właśnie taką niespecjalną nie. Do schodów, ale taką na takiej bardzo grubej flizelinie. Ona miała bardzo, bardzo grubą. Że ona tam widać, ciężko że ona jest gruba. Było, tak, ciężko no. Było zagiąć. Tutaj widzicie, bo z boku ona jest dalej odkryta. Bo to miała być taka prowizoryczna opcja na chwilę. Zbieraliśmy się do tego, bo wiecie, wiadomo, była kwestia, czy robimy schody, czy robimy wykładzinę. Ostatecznie stwierdziliśmy, że robimy wykładzinę, ze względu na to, że nie było hajsu. I ta wykładzina, jeżeli chodzi o tamten czas, na wszystkie schody kosztowała nas 300 zł. Plus klej. Klej był droższy chyba. No, podobnie kosztowała to wykładzina chyba.
Nie, ale, ale bardzo klej mocno zajebisty. Trzymie. Klej mega dobry. Tak. Tyle czasu to się trzyma i nic się z tym nie dzieje. Mam ciekawe, jak się to będzie zrywać. Ale... No właśnie, bo teraz myślimy o wymianie tego na schody. Schody to będzie duży koszt, no nie? Ale chcieliśmy je zrobić jeszcze, no żeby tu już się zaczęło robić, bo ta wykładzina zaczęła, no jak chodnik, jak... Żyć, no może nie żyć. Ale wiecie, jak macie długo dywan, no to w końcu trzeba go wyprać, nie? A tej wykładziny nie ma jak wyprać, bo ja jej nie mogę zdjąć, musiałabym wziąć pana, który nam to wypierze. Pytaliśmy takiego pana i on chciał chyba 50 zł za schód. A my tam mamy jakieś 20 parę... 7, no to około 20 schodów, no bo pół piętro jest większe, no nie? A on będzie prał górę, stopnicę i podstopień, no nie? No to jakśmy to przeliczyli, to stwierdziliśmy, że koszt prania wykładziny wolimy włożyć w schody po prostu, bo to też widzi tam jakieś 500 zł. Już nie chcemy eskalować tych kosztów, no nie? Czy polecamy, czy nie polecamy wykładzinę? Ja polecam. Ja uważam, że na przejściowe jest to super. Tak. Żeby od razu już mieć poza wszystko. Tym wydaje mi się, że dopiero będziemy mogli mieć porównanie, jak zamienimy na drewno. Znaczy, wykładzina jest ciepła, wykładzina się nie ślizga, my się nie ślizgamy po wykładzinie, bo po drewnie to można zdupcyć z tego drewna, wiecie o co chodzi. Bo jednak drewno ma poślizg, a wykładzina jest naprawdę spoko. My jesteśmy zadowoleni, w sumie gdyby tak nie capiła, to by została. No i my też mamy ją wykończoną na surowo, te schody naprawdę nie wyglądają dobrze, bo je trzeba obić tym drewnem i tak dalej, zresztą zobaczcie sami, teraz widzicie w przebitce, no i to jest takie bicie, wiecie, zrobione na prowizorkę, no z daleka jest ok, ale jak się przypatrzysz, to denerwuje, no nie? Więc najwyższy czas, żeby to po prostu zmieniać, już się generalnie od początku roku na to fokusujemy, że zrobimy te schody i jakoś czasu brakuje, nie? Bo będziemy je robić sami, bo jak na fachowiec zwalną cenę, to powiedzieliśmy, że pieprzymy, robimy sami. Sprostowanie, jeżeli chodzi o zarzuty wobec wykładzin, że ciężko się ją odkurza i tak utrzymuje czystość. Utrzymuje się z nią jej czystość, tak jak się utrzymuje czystość każdego dywanu, tylko po prostu odkurzacie i tyle. No ale tak jak każdy dywan, trzeba ją co jakiś czas prać. I po tych 4 latach po prostu czuć ją, no bo jak chodzą po niej psy cały czas, my... No generalnie najbardziej to problem w tym, że psiaki lubią na niej spać, leżeć, no i te łapy mają spocone niejednokrotnie, no i to jednak wdało się w wykładzinę. Ale jako tak dla nas po 3-4 latach, gdzieś około po 4 latach mówimy, że naprawdę spoko, jeżeli ktoś ma zamiar pytać o nasze zdanie. Zmierzymy sobie teraz okno, jakie mamy, bo folię, którą kupujecie zazwyczaj gdzieś tam na internecie, nawet taką jak my, to ona jest trochę większa, ona nie jest docięta na wymiar, musicie sobie ją sami dociąć, więc tak, musicie sobie zmierzyć, jaka jest szerokość i długość waszego okna. Najlepiej zmierzyć sobie to w dwóch miejscach, czyli na samym dole. U mnie jest to 58,5, bo ja nie robię jakby do samego krańca, bo później muszę to jeszcze troszeczkę poustawiać, a na górze też jest 58,5 i będzie git. Zawsze sobie mieście w dwóch miejscach, bo czasami może się zdarzyć, że gdzieś uszczelka będzie bardziej wystawać albo coś i później będzie lipa zmieszczenia. Lepiej jak jest środek, który jest za mały niż za duży, nie? Tak, bo jak będzie za duży, to później trzeba to docinać nożykiem, to już brzydko wygląda. A najlepiej to kupić sobie, ja się zawsze z tego śmiałem, że po co mi to, takie coś, no nie? A najlepiej jest kupić sobie taką specjalną rzecz do zakupu. No. To już mój aparat akurat. Się tak zdziwiłem, że aż miałem errora. Widziało się. Specjalną rzecz. Akurat mam to włożone tutaj, żeby się nie brudziło. To nie jest w tym. Bo mój mąż uwielbia wkładać takie różne... Mamy woreczki strunowe, ale on wykorzystuje 2 razy to samo, więc zero waste tutaj jest filozofia. No, taka packa. Ona ma tutaj taki materiał, dzięki któremu nie drapiemy tej folii. I sobie nią po prostu fajnie, wygodnie dostosowujemy ją do okna, doklejamy. Doklejamy, no. A druga rzecz, to kupiłem taki specjalny płyn do tego, aby przyklejać to, no nie? Wiadomo, można to zrobić normalnie na trochę wody i płynu do naczyń i też zrobicie. Ale to jest, ma taki większy poślizg. To jest naprawdę spoko i fajnie się tym zakłada. Linki w opisie dajemy w razie czego. No i folia. A właśnie, nie pokazaliśmy jak, ale jej tutaj nie widać dopiero. Nasza folia jest tego typu, bo kupiliśmy raz inną. Tak. Którą zdarliśmy od razu, bo była tak tragiczna, że szok. Dlatego jak będziecie kupować, to kupcie sobie, popatrzcie sobie na, gdzieś tam na internecie, czy ona ma taki tył z tymi wymiarami i tak dalej na czerwono. Jeśli chodzi o takie matowe folie, to są zarąbiste, bo one są grube. Mhm. Najważniejsze, żeby była gruba, bo jeśli macie taką cieniutką jak papier, to ona zagnie wam się gdzieś i później nie jesteś, zostaje, tak nie jesteś w stanie tego wyprostować już, no nie? Bo już będzie zawsze zagięcie na takich cienkich, a te grube się tak nie zaginają, przynajmniej dla osób, które nie robią z tym codziennie, tak. Całe życie, no nie? Tak.
Dlatego zwróćcie na to uwagę, bo tak jak Krzyś mówi, wymienialiśmy, bo ją trzeba, co jeszcze musicie przewidzieć, ją trzeba wymieniać co jakieś 2 lata, no, jak tylko zaczyna się czerwienić. No, no. Może być tak, że zacznie wam zmieniać kolor ta folia po takich paru latach, no nie? I to nie jest grzyb. No nie, ona po prostu zaczyna się już psuć, bo tam jest nawet na aukcjach pisze, wszędzie pisze, że trzeba ją wymieniać co jakiś czas, no nie? Że to nie jest folia na wieki. Ja wiem, że w niektórych miejscach, załóżmy gdzieś tam w łazience, gdzie macie ciemno, ona wam i 10 lat przetrzyma, spoko. Tak. Ale jeśli jest na oknie dachowym, gdzie macie takie mocne światło i czasami jest tam około 50 stopni, no nie? Uderzenia tak. światła, to ona może się, po prostu się zepsuć, no nie? Mhm. Po pewnym czasie, oczywiście nie od razu. No i w tym momencie najlepiej ją ściągać, jak tylko zauważycie, że coś się z nią złego dzieje. Bo myśmy tak zostawili tak. i później drapania było, tragedia była, no, żeby ją ściągnąć. A taką folię to zdejmiecie po prostu tak jak przykleicie, tak, bez problemu. Tak, ściągniecie, no nie? A jak ona jest, robi się taka czerwona, zgrębiała jakby, tak, to odłamuje się po normalnie takich kawałeczkach, że to tak, jest... Ona jest później jakby taka przypalona i ona tak. odchodzi takimi kawałeczkami. Nie w całości. Łamie się, o. Tak, łamie się, kruszy się. Kruszy. O, kruszy się. Ona się no. bardzo wtedy kruszy i jest tragedia, żeby to ściągnąć. Ja kupowałem specjalne te jakieś nożyki, żeby to ściągać i się umęczyłem strasznie. No ale się udało. Teraz mamy tam tak, jak tylko zauważysz, że coś się z nią dzieje, to od razu ją ściągam i zakładam dokładnie. Następną z tego względu, że to nie jest jakiś duży koszt. A jest to mega fajne, zwłaszcza gdy macie sąsiada gdzieś tam powyżej, no nie? Tak. I chcecie zasłonić sobie, żeby w nocy nie było widać do pokoju, no to w tym momencie taką folię sobie dajecie. Bądź jeśli chcecie się odsłonić troszeczkę od światła, jeśli macie, tak jak my tutaj, bardzo nasłonecznioną tą stronę. I ona też powoduje, że w lecie jest trochę chłodniej. Tak. To też daje fajny efekt, bo nie przyciera się tyle promieni słońca do pomieszczenia. Chociaż będzie mi brakowało, że nie widzę tutaj nieba. Akurat, no ale cóż, bo lubię te okna tutaj, wiem, ale ja wiem o co chodzi. Ale my tutaj teraz... też nagrywamy i dla osób, które nie wiem, mają tam jakąś styczność z nagrywaniem i tak dalej, to gdy macie takie okno całkowicie odsłonięte, no nie, to w tym momencie ten cień na twarzy jest taki bardzo ostry, natomiast jeśli ją dacie tą blendę, to macie taki delikatny to rozjaśnienie twarzy i to wygląda o wiele lepiej na filmach. Później aparat też tak nie szaleje, jeśli pracujecie na automacie. Strasznie dużo gadamy. A my lubimy gadać.